Cześć! Od miesiąca, jak nie dalej, pytacie mnie, jak przetrwać święta. Szczerze, troszeczkę mnie te pytania przerażają. Przerażają mnie dlatego, bo święta to jeden z najwspanialszych okresów w ciągu roku, a nie obóz przetrwania. Po co nagrywam ten filmik? Nagrywam go dlatego, ponieważ chcę, żebyś w tym roku podeszła do tego troszeczkę inaczej i wyciągnęła wnioski z poprzednich lat. Po pierwsze i najważniejsze, przypomnij sobie, ile jedzenia zostało w zeszłym roku. Ile razy powiedziałaś, zjedz, bo się zmarnuje, albo muszę to zjeść, bo zostało. Ile razy było tak, że dojadałaś te resztki, na które już w ogóle nie miałaś ochoty. Dlaczego? Bo zrobiłaś zapasy jak na wojnę. Nie rób tego więcej. Po drugie, wrzuć na luz, przez 3 dni nikt nie schudł, przez 3 dni nikt nie przytyje. Dodatkowe kilogramy, które zobaczysz na wadze, to nie jest tłuszcz, który narodził się teraz w tym momencie w Twoim ciele. To jest po prostu wynik zatrzymania wody w organizmie. Ta woda zejdzie jak tylko wrócisz do swojej czystej miary. Po trzecie, śniadanie białkowo-tłuszczowe. Co da Ci takie śniadanie? Takie śniadanie spowoduje, że będziesz miała stabilniejszy poziom energii i będziesz inaczej, lepiej kontrolować swój apetyt. Dzięki temu po pół godzinie od takiego zwykłego śniadania, jak na przykład, nie wiem, zjadłabyś kawałek sernika pod pretekstem jego próbowania, po pół godzinie byłabyś głodna, zjadłabyś kolejny kawałek i tak do wieczerzy siadałabyś praktycznie najedzona. Kalorie, które zaoszczędzisz dzięki temu, że zjesz takie zdrowe, pożywne śniadanie, nadrobisz sobie ze spokojem podczas wieczerzy wigilijnej, podczas świąt, już siedząc przy stole z wszystkimi i bez wyrzutów sumienia, nie będziesz siadała ze świadomością, kurczę, ile już cię zjadłam. Kalorie, które Ci proponuję, to coś szczególnego. Proponuję Ci, żebyś przygotowała tort piernikowy z mojego przepisu albo tort orzechowy. Na co dzień, w takie zwykłe, szare dni nie mamy, praktycznie no naprawdę nie mamy czasu, żeby sobie przygotowywać takie śniadanie, albo robimy to bardzo sporadycznie. A torty białkowo-tłuszczowe, które ja Tobie proponuję, są naprawdę przepyszne. Uwierz mi, nawet moja teściową pozdrawiam oczywiście, bo wiem, że to ogląda, ale popatrz, jeżeli teściowa docenia ten smak i mówi, kurczę, zrób ten tort, bo był pyszny, to oznacza tylko jedno, Twoja rodzina też na jego punkcie zwariuje. Kolejna sprawa, ważna, nie zakładaj, że w święta trzymasz dietę. Boże, w ogóle, jak Ty sobie to wymyśliłaś, co? Wszyscy siadają do wigilijnej wieczerzy, a Ty... Nie, dzisiaj nie jem. Jestem na diecie, Boże, nienawidzę takich scen. Jeżeli nie szykujesz się do zawodów sylwetkowych, nie mam... że nie, to po prostu wrzuć na luz, tak jak Ci mówiłam, w 3 dni się nie tyje, w 3 dni się nie chudnie, po prostu ciesz się tym czasem. Ciesz się tym czasem, bo jest tylko raz w roku. Co oczywiście nie oznacza, że masz zmiatać ze stołu i z talerzy wszystko, co się na nich znajduje. Wybieraj świadomie, wybieraj potrawy, które, o których z jedzeniem naprawdę poczujesz, że to są święta, że to jest coś wyjątkowego. Na przykład dla mnie kupowane pierniczki nie mają w sobie żadnej magii, i nie mówię tego ze względu na to, że jestem zwariowana na punkcie, wiem co jem. Nie. I tak jak wiesz, jem też na mieście, jem różne gotowe potrawy, nie o to chodzi. Chodzi o to, że święta, bynajmniej ja, wybieram potrawy, które mają w sobie jakąś taką dla mnie magię. Co to jest? To są potrawy, które kojarzą mi się z dzieciństwem. To są potrawy, których smak mam tylko raz w roku. Wtedy te święta dla mnie są magiczne. Wtedy jakby bardziej je czuję i co roku bardziej na nie czekam. U mnie też jest tak, że nie jem, na przykład ktoś mi powie, że karp jest potrawą świąteczną, musisz zjeść karpia, bo wypada. Kurczę, nie lubię karpia, nie będę jadła karpia, zjem sobie na przykład barsz z łóżkami albo zupę rybną, bo ją uwielbiam. Także wiesz, tak. Jeżeli jakaś ciotka, wuja lub ktokolwiek zmusza Cię do zjedzenia czegoś, czego nie lubisz, to wtedy możesz kulturalnie powiedzieć nie, dzięki, czy tam nie, dziękuję bardzo. Spróbuj sobie na przykład serniczka babci. No i wtedy to jest spoko. Ty nie pakujesz w siebie kalorii, na które tak naprawdę nie masz ochoty. Jesz, wybierasz to, co lubisz. Sprawa załatwiona, święta są cudowne. Pamiętaj, że w okresie świąt zakładając z góry nie zjem. Na pewno w konsekwencji zjesz więcej i co? No i będziesz miała wyrzuty sumienia, które kompletnie nie są wskazane w tym okresie. Pamiętaj, nie rób scen. Zdrowe podejście to jest klucz do wszystkiego. Kolejna ważna sprawa, o której bardzo często zapominamy. Przyznam szczerze, ja też jakiś czas temu o tym zapominałam. Święta nikt nie zapomni jeść.
Na pewno nie zapomni, ale zapominamy pić. Nie mam tutaj na myśli soków owocowych, które będziesz popijać do każdego posiłku. To są naprawdę, nawet sobie nie zdajesz sprawy, spójrz na etykietę, ile w szklance soku jest cukru. Nie ładuj w siebie dodatkowych kalorii w płynie, tylko po prostu pij wodę z cytryną, pij na przykład, nie wiem, poproszę o herbatę miętową, o herbatę ziołową. Kolejna kwestia, o którą wiem, że mnie zapytasz, alkohol. Ja jestem zwolennikiem, jak to zabrzmiało, ja jestem zwolennikiem normalności. W święta, no jak to w święta, wiadomo, są spotkania rodzinne, widzimy się ze znajomymi i tego alkoholu jakby na pewno będzie więcej, przynajmniej w większości rodzin. Jak sobie wtedy z tym radzić? Zachować umiar i zdrowy rozsądek. Jeżeli wypijesz sobie na przykład, nie wiem, dwa kieliszki wina i po pasterce wypijesz sobie na przykład koniaczek, na przykład, do przykładu, to nic złego się nie stanie. Oczywiście pod warunkiem, że pomiędzy świętami a Sylwestrem nie będziesz nadal jadła wszystkiego, co popadnie, plus piła koniaczków i winek. Nie, musisz pamiętać o tym, że święta trwają 3 dni, czyli od wieczerzy wigilijnej, ustaliłyśmy już sobie, co jemy na śniadanie, później nie jemy nic, od wieczerzy wigilijnej do drugiego dnia świąt. Później jest przerwa, nie dojadasz, nie kupujesz kilogramów jedzenia, nie dojadasz tych starych resztek. Później jesz normalnie i w okresie tym Sylwester, Nowy Rok znów szykujesz sobie coś pysznego do jedzenia. W tym roku także przygotuję kilka przepisów z mojego bloga, które Tobie polecam. I to nie dlatego, że mają gluten free w nazwie, bo ja nie choruję na celiakię. Tylko po prostu zrobię je, bo moja rodzina je uwielbia, bo smak często jest lepszy niż takich tradycyjnych. Przyznam szczerze, dopracowałam je do perfekcji. Nie jest to może skromne, co mówię, ale jak mam Ciebie przekonać? Powoli kończąc, zaczynam kolejny temat, trenowanie treningów w święta. Szczerze, cały rok masz na trenowanie. Odpuść sobie myśli, muszę trenować, muszę coś zrobić. W święta nic nie musisz. Wykorzystaj ten czas w taki sposób, w jaki na co dzień tego nie robisz. I zamiast klasycznego treningu idź na spacer z rodziną, spędźcie jakoś razem ten czas w taki po prostu świąteczny sposób. Kończąc, już naprawdę kończąc, bo się rozgadałam, chcę, żebyś pamiętała, że święta to jest taki jeden, jedyny moment w roku. Nie skupiaj się na trenowaniu, liczeniu kalorii, wyrzutach sumienia, gadaniu o diecie, pomiarach. Odpuść sobie. Po prostu spędź miło ten czas, nie przeginaj ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie najadaj się do bólu brzucha, bo na zapas to się jeszcze nikt nie najadł. Nie myśl o diecie i o kaloriach, które zjadasz. Po prostu ciesz się tą chwilą. Zdrowe podejście, uśmiech, niech to będzie fajny czas. Bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Chciałabym życzyć Ci zdrowych, spokojnych świąt w rodzinnej, ciepłej atmosferze, bez żadnych chorych myśli w głowie, bez myśli o trenowaniu, niejedzeniu, jedzeniu, bez tego wszystkiego. Po prostu ciesz się tą chwilą, ciesz się tym, że masz swoich bliskich wokół siebie, zrób coś pysznego do jedzenia. Mam nadzieję, że któryś z moich przepisów, albo nawet kilka, wyląduje na Twoim świątecznym stole. No i co? Baw się dobrze i wracaj do mnie w dobrym nastroju. Buziaki, do usłyszenia, pa! Thank you.